Proszę bardzo, a ja gonię do swojej pracy. To proszę Państwa, na początku chciałbym dwa tematy niezwiązane z wykładem. Pierwsza rzecz. Proszę zauważyć, że przez ostatnie 80 lat kolejne rządy, obojętnie jakie były, biorą od nas podatki na budowę szkół, teatrów i tak dalej. A jak przychodzi co do czego, to my się nie możemy spotkać w szkole, w teatrze, sali teatralnej, tylko musimy płacić. I praktycznie od 30 lat takie użyczanie sal zwykłym ludziom zostało zabronione. To jest pierwsza rzecz. Najpierw nas okradano z podatków pod pretekstem, że to będzie dla nas, czy naszych dzieci, a teraz okazuje się, że nie. I mamy w tej chwili znowuż coś, co było w XIX wieku, właśnie z XVIII. Ja znalazłem stare kroniki z Pomorza, gdzie wieś, która miała 13 chałup, budowała chatę dla nauczyciela, i dzieci z tych 13 chałup, czyli tam w granicach 20-30 dzieciaków, wieś sama opłacała, wyżywiła tego nauczyciela, bo uważała, że dzieci muszą umieć czytać i pisać i troszeczkę orientować się w świecie, bo w ten czas będzie im lepiej. Proszę zauważyć, że od 30 lat się dzieje zupełnie coś innego. Zamiast podnosić poziom edukacji, to kolejne ministerstwa obniżają go. Nie ma w tej chwili dyskusji jakichś tam naukowych, tylko jest tresura młodych ludzi. To się nazywa wprowadzanie programów, testów, gdzie wszyscy muszą tak samo w tym samym czasie odpowiadać. Prosty przykład. Z punktu, czy z miasteczka A do B można przejechać różnymi drogami. Najkrótszą, najszybszą, ekonomiczniejszą, albo po drodze mieć kochankę i wstąpić do niej. Każda odpowiedź jest poprawna, natomiast oni nas stresują, że tylko jedna ich jest poprawna. I teraz wracam do najważniejszego. Tak jak w XIX czy XVIII wieku, chłopi zaczynają organizować wymianę myśli między ludźmi. Gdyby nie pan Wagner, drugi taki to chyba jest Tadeusz Rolnik, to nie ma u nas spotkań, gdzie można wymieniać swoje poglądy. Obojętnie, słuszne, niesłuszne. Każdy ma prawo do wyboru. Ale u nas nie ma. U nas jest totalitarny zakaz. Telewizja, macie Państwo przykład, dostali 2 miliardy i ogłupiają nas w tej chwili cały czas rzekomym wirusem, którego nie wyizolowano, czyli nie ma go jeszcze. Jeżeli natomiast popatrzymy wstecz, to się okazuje, że patent na tego wirusa ogłoszono już 15 lat temu. Jest opublikowany, mam kopię tego patentu. No to co za nowy wirus, jeżeli już 15 lat temu był patentowany? A teraz z kolei znowu, jeżeli nie, to jest inny jakiś, nie wyizolowany, to skąd oni wiedzą, jakie testy robić? No więc widzicie Państwo, jaka jest indoktrynacja, jaka jest stresura. Także gorące brawa prosiłbym teraz dla chłopa, który myśli wciąż o edukacji. Dziękuję bardzo. To jest miłe i krzepiące. A postaramy się, żeby działać jest dalej. Jest krzepiące, że właśnie chłopi zaczynają z powrotem edukację wprowadzać. Mamy 23 tysiące profesorów, tych oficjalnych, i jakoś żaden nie zaprotestował oficjalnie, że to jest bzdura z tymi testami. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest pobieranie naszego DNA do testów wojskowych. Za darmo. Gdyby chcieli pobrać, to musieli płacić. A teraz mają za darmo, bo każdy się zgadza, bo się boi. Stopień indoktrynacji za te 2 miliardy, które z naszych pieniędzy dostały mass media, jest naprawdę ogromny. Ja pokażę Państwu zdjęcia, jak ludzie ogłupili się. I to jest bardzo istotna rzecz. Druga sprawa dotyczy tematu. Dzisiaj opowiem Państwu tylko o metodach czy zasadzie indoktrynacji, czyli ogłupiania ludności. Natomiast jutro przejdę do medycznych, ściśle medycznych rzeczy. I tak. Może jeszcze dopowiem, że z tych chłopów to dzisiaj nie koniec, ponieważ Marcin Bustowski też się zapowiedział i będzie dzisiaj, być może również jutro. A więc chłopi górą. Dlatego się niszczy chłopów, dlatego się niszczy samodzielne gospodarstwa, bo one są niebezpieczeństwem. Bo on może zaprosić na swój teren kogo chce.
i nie ma nad tym rząd kontroli. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że ta pseudoepidemia udowodniła, że już od wielu lat istnieje rząd światowy. Prawdopodobieństwo, że we wszystkich krajach w tym samym czasie wykonuje się te same procedury, jest zerowe. Nie ma takiej możliwości. Nie mówiąc o tym, że ta odległość 2 metrów to jest z 1930 roku. To w ten czas wymyślili, bo takie badania były prowadzone, no, aparatura się zmieniła, w związku z tym my wiemy zupełnie coś innego. Parę faktów takich technicznych. Proszę Państwa, staram się odpisywać w ciągu 24 godzin, 36 na listy i zapytania, ale jeszcze raz podkreślam, jak teraz jesteśmy tutaj, to nie mogę robić, więc wiadomo, że nie odpiszę. Natomiast jeżeli nie odpiszę, to proszę jeszcze raz to samo przysłać, bo to by mogło gdzieś zginąć. Choroby przewlekłe powinniśmy leczyć ziołami. Nie dać się nabrać na żadne przewlekłe przyjmowanie omeprazoli czy jakichś innych tam lansoprazoli, bo to powoduje rzeszotnienie kości. One wypłukują wapń. Autyzm udowodniono ponad wszelką wątpliwość, bo na podstawie biegłych badań sądy przyznały odszkodowania, jest spowodowany aluminium i rtęcią, które się znajdują na przykład w szczepionkach przeciwko grypie. Demencja u ludzi starszych to wykazano w 2009-2010 roku właśnie po szczepieniu przeciwko grypie. Troli mamy całą masę, którzy się dopisują do różnych stron, starając się odwrócić uwagę od głównego tematu wykładu. To proszę pamiętać, jeżeli jest wykład na temat na przykład Bolesława Chrobrego, a on pisze tam o czymś innym, no to wiadomo, że to jest troll. Chodzi o zmianę tematu. Jeżeli ktoś chce mój wykład dzisiejszy, a ma pendrive'a przy sobie, nie ma problemu, możemy to przegrać. Nie widzę problemu. Ciąża i przewód pokarmowy. Bardzo istotna sprawa dla młodych kobiet. W najbliższym miesiącu ukaże się książka, która to opisuje. Proszę pamiętać, że masoneria to jest inna nazwa wywiadu. Tak jak GRU to jest wywiad wojskowy rosyjski, CIA to jest amerykański, Mossad to jest Izraela, MI6 to jest angielski, a masoneria to jest wywiad City. Oni to zmienili, no bo oni się zajmują tylko i wyłącznie celami charytatywnymi, a szpiega to by trzeba wieszać. I w ten sposób uzyskują to, co chcieli, nie mając powikłań. No i proszę pamiętać, że w Polsce od 100 lat nie wydano ani jednego podręcznika historii powszechnej. Są bryki jedno, najwyżej dwutomowe, a historia powszechna, czyli całego świata, wydana ostatni raz, to był 2009 rok, Wiedeń. I to było 32 tomy. I od tego czasu u nas nie wydano. To najlepszy dowód, jak się obniża poziom edukacji w Polsce. To jest coś, co nam pokazuje, jak, mówiąc krótko, jakimi jesteśmy idiotami. Bo nie wiemy nic, co się dzieje dalej. Proszę Państwa, od 20 mniej więcej 15 lat, szczególnie dla młodych ludzi, Wikipedia stała się wyrocznią. A w prasie amerykańskiej Wikipedia to jest encyklopedia dla motłochu zrobiona przez CIA w latach 50. w programie DROS. Nikt nie bierze tego poważnie. To nie jest encyklopedia. Dlaczego? No bo jak ktoś napisze czarno na białym, to nawet za 100 lat to jest. A w Wikipedii można jednym reset zmienić 100 tysięcy na 100 albo 100 milionów. I każdy będzie się podpierał swoją wartością. Musimy pamiętać, że wszystkich nas nauczono czytać i pisać. 99% praktycznie w Polsce zapomniało, o co tu chodzi. Czytelnictwo w Polsce jest najniższe w Europie. Z jednej strony to może dobrze, dlatego że od 30 lat wszystkie wydawnictwa zostały przejęte przez spółki zachodnie, czyli dalszy ciąg indoktrynacji. Natomiast są jeszcze małe wydawnictwa, gdzie się wydaje po 200-500 egzemplarzy przez autorów. I moim zdaniem to są jedyne wartościowe. Dlatego, że te duże wydawnictwa, no wydanie książki to jest kilkadziesiąt tysięcy. Gotówce, które trzeba drukarni zapłacić. To jak odnoszę się do sprawy sybiraków? Jak ten biedny emeryt, chcąc spisać swoje wspomnienia, może wydać 10 tysięcy nakładu? Z czego? A
ani ministerstwo, ani żaden inny organ nie jest zainteresowany nagłaśnianiem tamtych spraw. I tu mamy schizofrenię typową. Jak podano w latach 90, chyba 5-7, głównym celem polityki amerykańskiej w Polsce to jest nastawianie nas przeciwko Rosji. To jest główny cel. To dlaczego się nie wolno wspomnień Sybiraków drukować? Macie Państwo prostą odpowiedź. Z jednej strony niby ten Putin to jest ten brzydki, zły i tak dalej, chociaż jest członkiem parlamentu Seat of London Corporation i najpierw tam uzgadnia wszystko, a dopiero potem przekazuje u siebie tam w Moskwie, ale żadnych spraw dotyczących łagrów, mordowania nadal mówić nie wolno. Czyli to jest dokładnie to samo, co było przed laty. I teraz wracamy znowuż do sytuacji dzisiejszej. Jak to się dzieje, że mija już 85 lat od tamtych czasów, a u nas wciąż, jeżeli chcemy poszukać życiorysów jakichś ludzi, to ich nie ma. Proszę zobaczyć, jak ubodzy są nasi, w cudzysłowie, przywódcy, ci, to startują dzisiaj do tych wyborów. Ani jeden nie ma ojca, matki, już nie mówię o dziadku czy babci. Oni nagle się pojawili, wyciągnięci jak króliki z kapelusza, na scenie politycznej i nic nie wiadomo o ich przeszłości. No jak to jest możliwe? Przecież każdy normalny człowiek musi mieć ojca, matkę, dziadka i tak dalej. A oni nikt nie mają. Skąd oni się tu w ogóle znaleźli? I to nie ma znaczenia, czy mówimy o tym, czy o tym, czy o tamtym. Oni wszyscy są bez życiorysu. I to jest najważniejsza sprawa. Branie udziału w wyborach jest śmieszne. Dlaczego? No bo ja już nie mówię o czasach tych komunistycznych, ale od 90 roku żaden rząd w Polsce nie przeprowadził bilansu otwarcia. Czyli praktycznie, jak każdy doskonale wie, będąc zwykłym kasjerem w supermarkecie, jak się zmienia kasjerka jedna z drugą, musi dokonać bilansu, ile w kasie jest. Jak nie, a wyjdzie manko, to rzuca się na nią. Nie ma tłumaczenia. No to jeżeli te kolejne rządy pobierały jakieś pożyczki, coś innego robiły, to dlaczego nie ma publicznej białej księgi, jaki był stan kasy, jaki zastaliście? Nic. Teraz tak. W Polsce obowiązuje system, Sejm uchwala budżet, rząd go wykonuje. To na jakiej podstawie rząd bierze pożyczki? W Sejmie nie ma ani jednej debaty na ten temat. Nigdzie nie wyjaśniono, na co taka, czy w ogóle taka pożyczka wpłynęła do Polski. Nie ma, że Kowalski, minister skarbu, podpisał odbiór pożyczki na wysokości 100 miliardów i tak dalej. Nic takiego nie znajdziecie. Nigdy, jak jest absolutorium udzielane Sejmowi, nigdy nie uzgodniono, nie podano. Panie Kowalski, wziąłeś pan 100 miliardów pożyczki. Kiedy pieniądze zostały odebrane? W jakiej postaci? Na co zostały wydane? Nie ma ani jednego rozliczenia z tej pożyczki. Podam taki krótki przykład bieżący. W 2020 roku budżet Polski wynosi 420 miliardów, a rząd przeznaczył 212 miliardów rzekomo na tarczę. A skąd je wziął? W budżecie sejmowej nie ma nic takiego. Jeżeli rząd wziął 50% budżetu na jakąś tam swoją sprawę, no to przepraszam bardzo, to kto, z czego reszta dostanie? Poza tym jakaś tam instytucja rządowa wydała weksle 100 miliardów. Weksle te może wykupić bank prywatny. Nie może Narodowy Bank. Tak sobie zagwarantowali. 100 miliardów, no to 20-30% na pewno weźmie bank prywatny, bo takie są odsetki. No to jest 130 miliardów. 130 plus te 212 to już jest ponad 300. To jest więcej prawie niż 70% budżetu. Musicie się Państwo spodziewać, że w najbliższym czasie będzie inflacja rzędu co najmniej 25-30%. Jeżeli nie większa. To można rozłożyć na raty, więc to nie musi być jednego dnia. Ale proszę wziąć pod uwagę, że tak naprawdę nie macie już 100 zł w kieszeni. Macie 70 albo 60 tylko, bo tak pójdą ceny. To z prostego rachunku. Pieniądz to jest tylko towar. Jeżeli towaru jest za dużo, to gnije. Jabłka czy jakieś inne, to co z tym zrobicie? I to jest konsekwencja tej głupoty ogłoszenia epidemii. Proszę zauważyć, jak sprytnie to zrobiono. Zamiast mówić,
o stanie wojennym, to specjalnie wydali ustawę, potrwa to trochę, potrwa. Specjalnie wydano ustawę 2 marca, że w czasie epidemii spora część praw konstytucyjnych jest zawieszona. No to jest stan wojenny, tu nie ma dyskusji. Polecenia się wydaje telefonicznie czy MS-ami i nie ma możliwości odmowy, musi wykonać. Może się odwoływać, ale wykonać musi. No to jest typowy stan wojenny, tylko nazwę zmieniono. Więc proszę to wziąć pod uwagę, to wciąż obowiązuje, dopóki nie odwołają z tej epidemii, w cudzysłowie. Dwa ważne pojęcia, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Pierwsze pojęcie to jest cywilizacja, drugie to kultura. Człowiek ma dwoistość natury. Jest ciało i duch. Ciało to jest kultura. Czyli jeżeli duch nasz, czyli myśl, stworzy jakieś pojęcie, taniec, książkę, ubranie, to widzimy to jako kulturę. W jednej cywilizacji może być cała masa kultur. Górale, Ślązacy, Kaszuby i tak dalej. Każdy ma swoją kulturę. Natomiast ważne jest coś innego. Ważne jest pojęcie cywilizacja. Cywilizacja odnosi się do prawa. Czyli ta struktura fizyczna, jaką jest człowiek, wytwarza zespół praw, którymi rządzą się duże grupy ludzi. I to jest bardzo istotne, bo prawo musi być przestrzegane przez całą grupę, równo. A u nas tak nie jest. Od wielu miesięcy na przykład, chyba 4 czy 5 miesięcy temu, Biedronka czy tam Lidl wycofał swojego repertuaru Zdrowie bez leków. Takie czasopismo. Ale rok wcześniej za to samo skazano jednego kioskarza. Bo prawo prasowe mówi, że każdy, kto się zajmuje kolportażem dystrybucją, musi przyjąć wszystko do sprzedaży. Nie może sobie powiedzieć, że ja to przyjmuję, to nie. Jeżeli ma licencję, że może prowadzić sprzedaż, to musi przyjmować wszystko, co się legalnie do niego doniesie. Czyli innymi słowy, jeżeli jakieś czasopismo, książka jest wydana oficjalnie, ma numer ISBN-u, to każdy kioskarz, każdy sklepikarz, który się zajmuje tym, musi to przyjąć. Z wyjątkiem tych właściwych, których nie trzeba przyjąć, między innymi takie jest Zdrowiem bez leków. Czyli proszę zapamiętać do końca życia. Cywilizacja to są prawa, czyli człowiek wymyśla coś, jeżeli to coś się przyjmuje, to nazywamy cywilizacją. Cywilizacje tworzą tylko narody albo federacje plemion. Nie ma cywilizacji na podstawie jakiegoś tam grupy małej. Natomiast kultura to jest to wszystko, co widzimy. O, te namioty to jest właśnie nasza dzisiejsza kultura. Dawniej tego nie było, bo nie było takich płócień, że można było zrobić takie namioty. Ale to jest kultura. Kultura się zmienia. Prawo musi być stałe. Prawo rzymskie mówiło, że obojętnie jakie prawo, ale nie wolno go zmieniać przez co najmniej jedno, dwa pokolenia. Bo ludzie muszą się nauczyć. To nie jest tak, że jakaś grupa siedzi, wypisze coś, a reszta ma to wykonywać. Oni muszą najpierw to zrozumieć. I tutaj może mała dygresja. To nie jest prawda, że niewolnicy tam 2000 lat to mieli bardzo źle. W prawie rzymskim już w 40 roku przed naszą erą napisano, że niewolnik musi mieć część zysków pana, bo w ten czas lepiej pracuje. Każdy niewolnik miał raz na tydzień kobietę i butelkę wina. A gdzie dzisiaj kogoś stać na to? Więc proszę to wziąć pod uwagę. Generalnie my jesteśmy gorzej niż niewolnicy. Za czasów pańszczyzny to było tylko 10% podatku. Jak przyszły rozbiory, podwyższono do 18%. Po
przewrocie majowym podatki podniesiono do 37%. Potem przyszedł zły Hitler i obniżył do 33% czy 2%. Potem przyszli dobrzy komuniści i podnieśli do 50%. A dzisiaj, rzekomo w niezależnym państwie, nasze podatki wynoszą już 90 ponad procent. 92 chyba. A dlaczego tak jest? No bo ekonomiści tej szkoły rządowej stwierdzili, że podatek to jest tylko od dochodu. Czyli to, co jest dochodem, to stanowi podatek. I w ten sposób ustalili Dzień Wolności Podatkowej na początek czerwca. No zaraz, ale my musimy płacić podatek zdrowotny, jest przymusowy. Nie ma różnicy między podatkiem dochodowym a zdrowotnym. Potem musimy płacić akcyzę. Musimy płacić inne podatki, które są obowiązkowe. Pod inną nazwą, ale są obowiązkowe. Innymi słowy, to wszystko są podatki. I w ten sposób jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie Dzień Wolności Podatkowej to jest 2-5 grudnia. My dla siebie mamy tylko 3 tygodnie, a całą resztę pracujemy na rząd. I teraz moja teza robocza jest taka. Te wszystkie pożyczki, które rzekomo nas rząd bierze, to jest fikcja literacka. Nigdzie nie ma potwierdzenia, że one kiedykolwiek wpłynęły. Ale odsetki, które płacimy, to jest realna prawda. My płacimy teraz już podobno około 80 miliardów złotych tych odsetek. Dla porównania, mniej więcej tyle samo wydajemy na utrzymanie służby zdrowia. Z czasów stanu wojennego wydatki na służbę zdrowia wynosiły 10,5% PKB. Jak przyszedł ten Icek Buchholz, czyli Balcerowicz, to zmieniono nam wydatki na służbę zdrowia do 4%. To było około, tam mówię, 70 miliardów. To moje pytanie, a gdzie poszło te 6%? No bo 10 mniej 4 to jest 6. Na co poszło te 6%? Nigdzie nie można znaleźć odpowiedzi. A jeżeli 4% to jest tam, powiedzmy, 80 miliardów, no to te 6 dodatkowo to by było 200 miliardów. Czyli na służbę zdrowia powinno być według starych reguł wydawane 200 miliardów. No to byście nie musieli w kolejkach czekać. Jesteśmy jedynym krajem, gdzie obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania. Musimy płacić przez 40 czy 50 lat pracy, ale jak przechodzimy na emeryturę, to nadal musimy płacić podatki. A dlaczego? Przecież te pieniądze już raz były opodatkowane. I co nam teraz grozi, być może po tych wyborach zaraz? Podatek katastralny. Czyli jak ktoś jest jołopem, obibokiem, pijakiem i przepija całą pensję od razu, no to jest na czysto, bo on już w tej wacie i tak dalej akcyzie płacił. Ale jak ktoś oszczędnie zbiera pieniądze i w wieku 40 czy 50 lat wreszcie chałupę sobie buduje, to rząd zaraz obciąża ją podatkiem 1 czy 1,5% i będzie tą chałupę drugi raz spłacał w ciągu następnych 10 lat. Czyli zabiorą mu przed śmiercią jeszcze tą chałupę. No bo będzie tak. Jeżeli, powiedzmy, wartość tej chałupy, tego domu, to przecież nie ma możliwości, żeby chodził jakiś ekspert i to obliczał. To będzie kwartałami, tak jak się zawsze robi. No to jeżeli dom będzie na przykład wyceniony na 500 czy tam 600 tysięcy, a rencista dostaje średnio 24 tysiące roczne, no to 600 tysięcy, 1% to jest 6 tysięcy. 1,5% to jest prawie 10 tysięcy. On dostaje renty 25 tysięcy, a 10 tysięcy będzie musiał za mieszkanie. To mu zostanie 15 tysięcy, czyli 1000 zł na miesiąc. To z czego on będzie żył? I tu jest problem, który nas czeka. Jakie są różnice między cywilizacjami? Nie będę się wdawał w szczegóły, jest 5 cywilizacji. Najważniejsza rzecz. Różnica między naszą katolicką, chrześcijańską cywilizacją i na przykład azjatyckimi. Protestantyzm, proszę pamiętać, że to jest odmiana religii żydowskiej. Tak pisze przynajmniej profesor Koneczny. Ameryka Północna i Południowa to były dwa kraje, które miały w sumie po mniej więcej 40, 45, 50 milionów ludzi. W momencie, kiedy przyszli tam odkrywcy. I w ciągu 300 lat Amerykę Północną, czyli Anglosasi, wymordowali tak, że teraz Indian to możemy w rezerwacie znaleźć. Natomiast Amerykę Południową,
kolonizowali ci źli Hiszpanie, jezuici i tak dalej. No i tam jest 27 państw. Są uniwersytety, są szkoły, gdzie uczą Indianie. Mają tytuły naukowe, mają normalne przedsiębiorstwa. Taka jest generalnie różnica między cywilizacją łacińską, czyli naszą, a cywilizacjami azjatyckimi. I to musicie Państwo pamiętać. To jest najlepszy obraz, dlaczego my powinniśmy być w cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska jest jedyną cywilizacją, która dba o życie od początku do końca. Nie ma uśmiercania, to co robią w Holandii czy w Belgii. Starsze osoby uciekają z szpitali państwowych, bo tam jest komisja, która może w każdej chwili stwierdzić, że tego się leczyć nie da, odstawiają wszystko i czekają na zgon, nawet kroplówki. Tego w cywilizacji na razie nie ma. Cywilizacja łacińska walczy do końca. To chociażby z innych względów trzeba brać pod uwagę. Proszę Państwa, lekarz uczy się na błędach, nie z książki. Przeczyta coś i sprawdza to w konkretnych warunkach, czy to zdaje egzamin. Jeżeli nie będzie ratował tego życia do końca, to on się nigdy nie nauczy. Bo o wiele lepiej powiedzieć, że pacjent się zgadza na eutanazję i idę spać. I dlatego wszelkie dyskusje o temat eutanazji są zbrodnią. To jest normalne zalegalizowanie śmierci. I mamy następny etap. To samo dotyczy szczepionek. Jeżeli wiemy, że w szczepionce jest aluminium w dawce 1500-2000% większe niż dopuszczalna dla masy tego dziecka, no to dlaczego episkopat mówi, że skrobanka to jest zło, ale wstrzykiwanie takiej trucizny to jest dobro? Macie Państwo od razu różnicę, taką łopatologiczną, nie trzeba nic mówić. Kończymy z oświatą tą bezpośrednią. Proszę zauważyć, że w Polsce żaden z królów nie zajmował się oświatą. My mieliśmy jeden uniwersytet na początku krakowski, który stworzyła Antegawenka, czyli Jadwiga. Natomiast później, po 90 roku, mamy epidemię wzrostu szkół. Mamy ponad 400 szkół wyższych, w cudzysłowie. A proszę mi pokazać dorobek tych szkół. Patenty, książki, publikacje. Te wszystkie prywatne szkoły właściwie są zerowe. Tam nie ma nic, tam się nic nie dzieje. To jest wyłudzanie pieniędzy od studentów. Bo łatwo dostać papierek. Niemcy, prawie 2-3 razy większy kraj od Polski, ma tylko 70 szkół wyższych, ale ma 17 tysięcy patentów. Polska ma 400 szkół i ma 100-150 patentów. No to jest śmieszne, to jest przypadek. Dlatego spauperyzowano u nas naukę całkowicie. Już nie mówię o tym, że normalnie w każdym kraju na naukę idzie około 2,5% PKB. A w Polsce to spadło do 0,38-0,40. Czyli starcza na ksero i papier do ksero. Ranking naszych szkół wykazuje, że na 22 tysiące badanych szkół na świecie wyższych Polska zajmuje 19 tysięcy, tam prawie 20 tysięcy miejsce. Czyli w ogóle się nie liczą. To nie są szkoły wyższe, to jest nazwa. I to niestety cały czas funkcjonuje. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.